Dziś na śniadanie mamy takie gofry owsiano-bananowe, a teraz zapraszam do kuchni i pokażę, jakie przygotowałem. Do przygotowania tych gofrów potrzebujemy szklanki płatków owsianych, pół szklanki mąki ziemniaczanej, tu od razu wsypałem jeszcze łyżeczkę proszku do pieczenia, łyżka rozpuszczonego masła, dwa jajka oraz jeden banan, najlepiej trochę taki mocniej dojrzały. Będę też używał mleka do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Teraz wszystko wrzucamy do blendera. I wszystko mieszamy na gładką masę. Jak wspominałem, będę jeszcze dolewał do tego mleka do odpowiedniej konsystencji. Gotowe gofry też można dosłodzić, ja tu troszeczkę do masy dolewam miodu, żeby były słodsze. Gotową masę przed smażeniem warto jeszcze odstawić na jakieś 10-15 minut. Do nagrzanej gofrownicy wlewamy naszą masę. Tu zależnie jaką kto ma moc gofrownicy, ale smażymy do uzyskania ładnego złotego koloru. Próbujemy. Pachną ładnie. Bo one są bardzo dobre. Tylko tak dla odmiany. Mogę od zwykłych. Oczywiście. A teraz próbujemy. Smakują ciut inaczej, ale są bardzo dobre, prawda? Co jakiś czas trzeba urozmaicać jedzenie. Jak na razie widzicie, moja córka w miarę zaakceptowała te gofry. Zobaczymy, czy zje dalej. Ale na pewno warto właśnie urozmaicać. To jest na pewno trochę inna alternatywa od takich zwykłych gofrów. Więc zdecydowanie polecam tego typu eksperymenty. Jeśli macie jakieś własne pomysły na tego typu dania, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach. Dziękuję. Jeśli macie własne pomysły, to podzielcie się na dole w komentarzach. Jeśli się też podobał odcinek, to zachęcam do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej, pa, pa.